Czy zauważyliście, że tło się rusza? Tutaj wy, Phoenix Wright, Dual Destinies, witajcie z powrotem. Widać, że grafika 3D robi swoje. Ptaki latają, lampiony się ruszają. Bardzo mi się to podoba. W każdym razie, jesteśmy razem z Apollo i Trucy na takim festiwalu związanym z japońskimi potworami. Bo przyjaciółka Trucy ją tutaj zaprosiła i jak na razie jest dość spokojnie. My tutaj sobie chodzimy, odpoczywamy, pewnie kupujemy różne rzeczy. Albo przynajmniej Trucy. Ale za chwilę zdarzy się coś ciekawego. Spokój nigdy nie potrwa długo w Phoenixie Wrightie. W serii Ace Attorney. No dobrze. 17 kwietnia, 3:40. Cuby Manor's Garden. Czyli powiedzmy, posiadłość Cubiego ogród. Chyba kupiłam każdą potworną pamiątkę, która jest tutaj na sprzedaż? Wiem. Mój portfel nagle stał się lżejszy. Hm? Co to za zamieszanie? He? Czy to nie twoja przyjaciółka, Jinxie? Mam tylko nadzieję, że wszystko jest w porządku. To okropne! Ten... Uspokój się, Jinxie! Opowiedz nam, co się stało! Ten demon ma taro! On zabił starszego Cubiego! Co?! Czekaj, zabił, czyli na śmierć? Tak! Ten Mataro to zrobił! Ten Mataro? Czekajcie tutaj, muszę to sprawdzić. Proszę, poczekaj! He? A! O! To talizman ochronny przeciwko ten Mataro. Powinien cię obronić, ale proszę, uważaj! Starszy jest w lisiej komnacie, na samej górze schodów. Okej, zrozumiałem. Talizman, hm? Przyda mi się pewnie. Jeżeli naprawdę są tutaj jakieś demody. 17 kwietnia, godzina nieznana. Posiadłość Cubiego, lisia komnata. Are you all right? Who are you? Help! Someone call an ambulance! Od razu możemy się domyślić, że w intrze nie widzieliśmy całej sceny. Nie było pokazane, jak ten drugi mężczyzna został zaatakowany. I co robi ten przebity? Ten Cuby, starszy wioski, jak powiedziała Jinxie. Co on robi na stole? Przecież siedział w fotelu, kiedy został zaatakowany. Okej, w każdym razie. Policja pojawiła się krótko potem, dlatego musiałem wrócić na festiwal. Najwyraźniej mężczyzna, który został przebity włócznią, był już martwy. Ha, co ty nie powiesz, Watsonie? Ale był tam jeszcze ktoś. Natychmiast został zawieziony do szpitala. ...17 grudnia, znowu z powrotem na festiwalu. Ten drugi mężczyzna ma się dobrze. Dzięki Bogu. Albo raczej, przeczytam to jeszcze raz. Ten drugi mężczyzna ma się dobrze. Dzięki Bogu. Wygląda na to, że stracił jedynie przytomność. Myślisz, że Jinxie się pozbiera z tego? Jestem pewny, że niedługo wróci do siebie. Przynajmniej jest na tyle spokojna, by odpowiedzieć na pytania policji. Poza tym jestem ciekaw, co za zwariowane zwierzę zostawiło te pióru na... te pióry, pióra. To były pióra, no tak. I ślady. Co za zwierzę zostawiły te pióra i ślady. O, patrz! Jinxie tutaj idzie! Cześć, Trucy. Cześć, panie demoniczny adwokacie. Heja. Hej, hello. Czujesz się lepiej? Jestem ciekaw, czy mogłabyś nam opowiedzieć, co się stało. Czyli ją od razu przesyłamy, co? Dopiero co się pozbierała z albo raczej dopiero co rozmawiała z policją i teraz jeszcze raz my wszystko musimy wiedzieć, he? Co się w ogóle stało? No więc, czy ten mężczyzna z włócznią w klatce piersiowej, czy on był już martwy, gdy go znalazłaś? Aha, to był starszy Cuby. Gdy go znalazłam, był już... Na... A więc ofiarą był starszy wioski. A kim był ten, który przeżył? Denmien Tenma. Albo Damien.
Damian, Damien, będę ją nazwał Damien. Damien Tenma. Jest burmistrzem sąsiedniej wioski, Tenma Town. Aresztowali go. A więc to on jest mordercą? Au! A! Nie, tata nigdy by nikogo nie zabił. Tata, czyli twój ojciec? Nie, jej wujek. To prawda, ojciec Jinx jest burmistrzem Tenma Town. Nie może być. Może być, ale on jest niewinny. Wszystko się nagle skomplikowało. Ofiarą był, był starszy wioski. Albo raczej ofiara była starszym wioski Ninetales. A ojciec Jinxley, burmistrz Tenma Town, został aresztowany. Wygląda na to, że mamy niezłe dochodzenie przed sobą. Wiem, że to trudne, Jinxley, ale musisz to wytrzymać. Musisz się trzymać. Wiem. Zrobi co w mojej mocy. Mogłabyś opowiedzieć nam trochę o ofiarze? Starszy wioski. Myślę, że to dobre przetłumaczenie dla Eldress Man. Zobaczymy. Jak macie jakieś zastrzeżenia, to zawsze do komentarzy, prawda? A więc starszy wioski był ofiarą, prawda? Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Nazywał się Rex Cuby. Mawia się, że jego rodzina jest powiązana z legendarnym dziewięciogoniastym lisem. Był naprawdę miły i zawsze na mnie uważał. Był byłym profesjonalnym wrestlerem. Słyszałam nawet, że znał niesamowitego dziewięciogoniastego. Był były profesjonalny wrestler, co? No miał też do tego odpowiednią figurę, co? Powinienem to zapamiętać. Jako, że twój ojciec jest burmistrzem i tak dalej, przypuszczam, że pochodzisz z Tenma Town, prawda? A więc, dlaczego pracujesz akurat tutaj? Chciałaś pokonać swój strach, prawda, Jinxley? Aha. Poza tym mama pochodziła z Ninetales Vale. Nawet jeśli już jej nie ma z nami. Nawet kiedy już dawno odeszła. Kochała te kwiaty. Już zawsze chciała mieszkać tam, gdzie rosną te dziewięciogoniaste kwiaty. Wow, ale piękny kwiat! I nawet ma dokładnie 9 płatków. Wygląda jak 9 ogonów dziewięciogoniastego, co? Ha! Sam widok dodaje mi odwagi. Nawet jeśli nadal boję się yokai. Dostajemy kwiatek, pewnie na pamiątkę. Chociaż każdy dowód, który dostajemy, jest coś wart. Jeszcze zobaczymy, zachowajmy to. Pamiętajmy o nim. Jinxley, gdy pierwszy raz nam opisałaś, co się zdarzyło, powiedziałaś, że to demon był mordercą. Aha. Talizman ochronny z drzwi zakazanej komnaty został... zdjęty. Drzwi zakazanej komnaty? To musiałoby być te ogromne drzwi. Te ogromne zareglowane drzwi. Nie było tam żadnego talizmanu, gdy sprawdzałem, więc ktoś musiał go zdjąć. Apollo zawsze ładnie kombinuje, prawda? W ten sam sposób, albo w ten sposób ten Mataru mógł uciec. O! Nie wiem, czy to za okrzyk. A, boję się, coś takiego chyba. Albo raczej, czekajcie, tutaj ona próbuje sobie coś przypomnieć, więc... ale gdy próbuje sobie przypomnieć, co się zdarzyło, to wszystko jest takie zamazane. Jinxley, powinnaś odpocząć. Wiele dzisiaj przeżyłaś. Patrząc na zdjęty talizman i pióra i te dziwne ślady. To normalne, że naiwna osoba weźmie demona za mordercę. Apollo, może to twoja szansa? Szansa na co? Na zrobienie czego trzeba, czyli obronę ojca... chciałem powiedzieć Juni. Czyli obronę ojca Jinxley przed sądem. Co? Ja? Czy ktoś taki jak burmistrz Tenma nie zasługuje na bardziej doświadczonego adwokata? Chcecie wiedzieć, co powiedzieli inspektorzy? Nie są pewni, czy którykolwiek adwokat go z tego wyciągnie. Wydaje im się to niemożliwe. Wygląda na to, że są pewni szybkiego zakończenia tej sprawy. Nie bój się, Jinxley! Jeśli ktoś ma oczyścić twojego tatę z zarzutów, to właśnie Polly! Co? Przejmiesz sprawę, prawda, Polly? O, to koniec, prawda? Zostanę sama, na resztę mojego życia.
O, to prawda. Jinxie już straciła mamę. W porządku. Jinxie, zostaw obronę twojego ojca tylko mnie. Dobry chłopiec, Polly. Pomożesz tacie, panie demoniczny adwokacie? Tak, w końcu tym zajmują się adwokaci. A poza tym nie będę musiał mieć toalet przez jakiś czas. Jest! Jackpot! Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by uwolnić twojego ojca. Dziękuję, pani demoniczny adwokacie. Powiem, że jesteś jednym z tych dobrych. Czerwone demony są zazwyczaj takie złośliwe. Trochę czasu minęło, ale czuję się dobrze. Gotów czy nie, sprawiedliwość nadchodzi. Co do tego zdania, muszę powiedzieć, że Here Comes Justice jest mottem Apollo. Dlaczego? Apollo Justice. Apollo Sprawiedliwość. Rozumiecie, prawda? Żeby to było wyjaśnione już. Nie mówcie mi, że to oczywiste, ja to wiem, ale nie każdy musi to rozumieć. Znowu będzie narzekanie. Powinienem spotkać się z moim nowym klientem. A, zanim zapomnę, powinienem to zapisać. W moim notatniku. Hej, Apollo, na co ci ten notatnik? O, myślałem, że powinienem sobie zapisać parę szczegółów na temat tej sprawy. I żeby ich nie zgubić, zapisuję je w moim notatniku przy aktach sądowych. Myślę, że można nazwać to listą rzeczy do zrobienia. O, jakie praktyczne! By sprawdzić notatki, muszę zajrzeć do akt sądowych. Tam mogę przełączyć między zakładkami. Albo mogę przełączyć zawsze pomiędzy zakładkami. Czekajcie, to możemy od razu to sprawdzić. Notatki. Tu, klik. Co my tu mamy? Rex Hubie i Damien Tenma. Oskarżony oraz ofiara. 45 lat, 46 lat. I notatki, czyli takie szczegóły, które warto pamiętać. Ciekawie to zrobili tutaj. Ciekawe, czy Phoenix i Athena też będą mieli te notatki. Mam tutaj na przykład to, że został przebity dzidą albo włócznią. Nie wiem, jak można to nazwać. Został w każdym razie przebity. No, dzidą albo włócznią, jakby to tego nie nazywać. I że dziwne czarne pióra oraz ślady zostały znalezione na miejscu zbrodni. No to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to. O, Trucy o czymś zapomniała. Czekajcie chwilę. O czymś zapomniałam. Muszę z tego wyjść. O czymś zapomniałam. Co do ojca Jinxie. Obojętnie jak przerażający by nie był. Co? Obojętnie jak przerażający by nie był, obiecaj mi, że nie uciekniesz jak kurczak. Proszę co? Jego piorunujące spojrzenie może cię sparaliżować ze strachu. Niektórzy twierdzą, że może strzelać laserem ze swoich oczu. No cóż, może nie jest aż tak straszny. Paraliżujące spojrzenie? Laser strzelający z jego oczu? Brzmi jak prawdziwy potwór. Trzeba się pożegnać z Jinxie. Wrócę do biura, gdy skończę. Okej, dziękuję. Czyli od razu możemy iść do więzienia. Skoro Trucy będzie się tutaj w tej chwili jeszcze zajmowała Jinxie. Detention Center. Ja to zawsze nazywałem strażnicą albo więziennym poczekalnym, ale odkryłem, że jest inne słowo do tego. Zwrócono na to moją uwagę. Areszt. To miejsce można nazwać też aresztem po polsku. Dlaczego słownik mi o tym nie mówił nigdy? Cholera, jasna. Okej, w każdym razie, 17 grudnia. Jestem nadal w Ace Attorney w grudniu. W jedynce znaczy je. 17 kwietnia. Strażnica. Pokój odwiedzin. Czy poczekalnia, pokój odwiedzin, nazwijmy to tak. O, czas odwiedzin. Świetne wyczucie czasu. Mam nadzieję, że nie jest aż tak przerażający, jak słyszałem. Nie może być taki przerażający. O. Wygląda... Muszę znaleźć dla niego odpowiedni głos. Wygląda jak taki wódz, jak taki prawdziwy wódz Indian. How? Może tak go przywitamy. Czekajcie. Jaki głos mu dać, skoro jest przerażający? Kim jesteś? Pan jest Damien Tenma, prawda? Ja jestem Apollo Justice, adwokat. Jestem tutaj, by panu pomóc.
Ha? A! Wypuśćcie mnie stąd! Przepraszam, 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 Sam. Czasem jestem dość głośny. Jak? Niesamowicie niegrzecznie! Przepraszam, czy obraziłem pana czymś? Gość, w momencie, gdy wszyscy inni mnie uważają za kryminalistę. I nie mam pana nawet czym poczęstować. Jestem najlepszym przykładem bycia niegrzecznym i nieuprzejmym. Czekaj... Więc nie był zły na mnie? Jako taki niegodziwiec, ja, Damien Tenma, powinienem natychmiast rozwalić tą ścianę. Bym mógł pójść po sklepu do pobliskiego spożywczego i przynieść ciasteczka, by pana móc nimi poczęstować. By poczęstować mojego dobroczyńcę herbatą i może paroma ciasteczkami. Niech pan poczeka. Możemy wypić herbatę i zjeść ciastka, gdy udowodnimy pańską niewinność. Może zaczniemy od początku. Co się w ogóle stało? Rozumiem. A więc herbata i ciastka mogą poczekać. Huh, było blisko. Próba ucieczki na nic by się nam teraz nie zdała. Wygląda na to, że to dobry człowiek. Ale przy takim wyrazie twarzy nic dziwnego, że może zostać niezrozumiany. No i tym bardziej przy takim głosie i takiej agresji trochę, nie? Wygląda jak taki niebezpieczny, zły człowiek, ale... No, pozory mylą, prawda? Myją. Gdy myły, to byłoby całkiem okej, ale... No cóż... Motyw i... Ogólnie powód aresztowania. Zacznijmy od góry. Powód aresztowania. Ogólnie fajnie wygląda ten... Tenma? Burmistrzu Tenma, mogę zapytać, dlaczego pana aresztowano? Prawdziwy misiaczek. Cholera! Przepraszam, może nie powinienem pytać o niektóre rzeczy. Ba! Proszę? Sama myśl o tym, że taki publiczny wzór jak ja może być tak straktowany. W ten sposób traktowany. Ten areszt nigdy nie powinien się stać. Proszę kontynuować. Boję się, że młodzież weźmie sobie ze mnie przykład. Teraz nie mam innego wyboru. Muszę się stąd jak najszybciej znikać, by obronić morały młodzieży. Niech pan poczeka. Może pan obronić morały młodzieży potem, gdy pana uniewinnimy. Chyba ma pan rację. Nasza młodzież ledwo uniknęła szoku. Moje odciski palców zostały znalezione na włóczni, która zabiła starszego Kyobiego. Dlatego mnie aresztowano. Pańskie odciski palców na broni? To nigdy nie jest dobre. Ma pan pomysł, skąd się mogły tam wziąć? Żadnego. Wiesz, nie pamiętam, co się zdarzyło. Głęboko spałem. Ktoś musiał mi podrzucić tabletki nasenne, czy coś w tym stylu. Co gorsza, ktoś uderzył mnie w głowę. Po co, kiedy już był... w śnie? Rozumiem. Tabletki nasenne i uderzenie w głowę. Nic dziwnego, że nic pan nie pamięta. To. Co to było? Jak mam to powiedzieć? Ho? How? Może to było how? How? Powiedzmy ho. Hej ho. He? Był to jakiś dziwny śmiech? Ja też się właśnie na tym zastanawiałem, co to miało być. Ho. Hej ho, hej ho. Wesoły nie powinien teraz być. No cóż, możemy powiedzieć z pewnością, że pańskie odciski palców się tam znalazły podczas pańskiego snu. A co z motywem? Motyw. A jaki motyw ma policja przeciwko panu? Szczerze powiedziawszy, starszy i ja nie do końca się zgadzaliśmy. Nie byliśmy tego samego zdania. O, czy to coś osobistego? Osobistej natury? Nic takiego. To długa historia. W skrócie, próbowałem wszystkiego, by połączyć Ninetales Vale z Tenma Town. Ustąp Ninetales Vale w końcu mi i Tenma Town. Połączmy to w końcu. Aha! To mu powiedziałem. Chciałbym mu powiedzieć, by przestał krzyczeć, ale za bardzo się boję. Ciekawe, czy Phoenix teraz by się też tak bało. No nie, może na początku, może parę lat temu, kiedy był w pierwszej trylogii, ale teraz, kiedy już jest takim epickim kolesiem... kiedy jest już bardziej epickim kolesiem, bo wtedy też już lubiłem Phoenixa. Ale teraz, kiedy po swojej prezencji w czwartej części i po tym wszystkim, co przeżył,
Pewnie by się teraz śmiał z tego, z tej sytuacji. Tak mi się wydaje. No ale Apollo jest jeszcze młody. Apollo jest w sumie tak jak... Apollo jest podobny do Phoenixa, który... Albo raczej do tego Phoenixa, który był w pierwszej części. Bo Phoenix się z charakteru cały czas trochę ewoluował, trochę się... No zmieniał, oczywiście. Rozwijał, powiedzmy tak. Okej, gdzie jestem? Aha. A więc to policja bierze za motyw morderstwa starszego? Albo... To głupio, głupio złożyłem to zdanie. A więc to jest... to jest motyw, który policja bierze... Albo to policja uważa za motyw zabicia starszego? Dokładnie. W końcu starszy QB był największą przeszkodą na drodze do planu. Na drodze do mojego celu. I dlatego myślą, że to pan go zabił. Stał po prostu na pańskiej drodze. Niech to szlak! Burmistrzu Tenma, czy wszystko w porządku? Jinxie, wybacz mi. Nie chciałem ci sprawiać takich zmartwień. Wszystko będzie dobrze, niech pan mi to... Niech pan zostawi to wszystko mnie. Gdyby to było takie łatwe, nawet nie wiem, gdzie zacząć. Dziękuję za spotkanie, burmistrzu Tenma. Proszę poczekać, moja córka, Jinxie. Tak? Ona straciła już matkę. A teraz, gdy tu jestem, martwię się, że jest okropnie samotna. Trudno mi o to prosić, ale błagam pana, niech pan będzie jej przyjacielem w potrzebie. Niech pan mi to załatwi. Trosy i ja... niech pan mi to zostawi. Niech pan zostawi to tylko mnie. Trosy i ja zajmiemy się pańską córką. To mnie uspokaja. Widzi pan... Przypomina mi pan nowych przyjaciół, o których Jinxie mówiła. Nowi przyjaciele? No właśnie, Apollo też. Nowi przyjaciele? Kiedy zdążyła o nas powiedzieć? Tak. Wygląda na to, że znalazła paru nowych przyjaciół, odkąd zaczęła pracować w Ninetales Vale. Ale wydają się być dziwni. Na przykład kobietę o niezwykle długiej szyi. Młoda dziewczyna z zadziwiająco długim językiem. I wiele innych interesujących postaci. A, czyli przyjaciele z cyrku, a nie my. Okej. Przyjaciele? Bardziej mi to przypomina potwory. Apollo, ty... Trochę mnie teraz tym wkurzyłeś, oceniać ludzi w ten sposób. Chamskie. A teraz proszę mi wybaczyć. Wygląda na to, że mój czas minął. Dlaczego jestem taki zmęczony? Musiałem być mocno spięty. Cieszę się, że nie było... Cieszę się, że nie był taki straszny, na jakiego wygląda. Telefon? O, to pan Wright. Ale to... Tą rozmowę usłyszymy w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.